Cześć wszystkim, ja jestem Mocny Wewarek i witam Was w takiej serii, którą bardzo lubię wrzucać Wam na mój kanał YouTube, którą Wy lubicie oglądać i którą ja całkiem lubię produkować, ponieważ w sumie lubię tak na spontana sobie posiedzieć i do Was pogadać, ale przypominam, o czym to jest. Pokazuję Wam po prostu i opowiadam, jeśli jestem w stanie opowiedzieć cokolwiek, o takich perełkach do mojej kolekcji PlayStation 2, a od niedawna i PlayStation 1, które tak sobie od czasu do czasu zbieram, kolekcjonuję. To są zawsze moje takie najnowsze zakupy, którymi po prostu najzwyczajniej w świecie chciałbym się pochwalić. I bez dalszej ogródki pokażę dzisiaj od razu jedną z najrzadszych gier i najdroższych na całutkie PlayStation 2. Jest to White Arms Altered Code F. I czym jest ta gra? Po pierwsze jest to remake pierwszej części White Arms z PlayStation 1, aczkolwiek jest to bardzo napakowany remake. Mamy tutaj znacznie więcej postaci, świat jest powiększony. Nie tylko chodzi tutaj o grafikę i muzykę, ale naprawdę oni się postarali. Zrobili tą grę tak jakby na, żeby uczcić tą całą swoją serię White Arms. I według wielu osób jest to jedna z najlepszej części tej całej serii. Czym jest ta seria? Jest to po prostu seria gier JRPG, które dzieją się na takim pseudo-dzikim zachodzie. Taki dziki zachód połączony nieco z klimatami samurajów, jeśli mogę powiedzieć. Bardzo fajna seria. Ja ją bardzo akurat lubię, szanuję. Zwłaszcza te odsłony na PlayStation 1. Przyznam się, że nie grałem jeszcze w ten na PlayStation 2, dlatego może po prostu wolę ten na PlayStation 1. Ale naprawdę będzie to kwestia czasu. Nie powiem Wam, czy ta gra wyszła w PAL-u, teraz nie pamiętam. Ja mam wersję NTSC, czyli amerykańską. Chyba wyszła w PAL-u, albo i nie. Nie cytujcie mnie tutaj, możecie sobie sprawdzić na wiki. W każdym razie wersja amerykańska kosztuje tak 500 zł do 600. Mi się udało wyrwać wersję w idealnym stanie, naprawdę to jest ideał, praktycznie jak świeżo z folii wyjęty, czyściutka, nawet jest okładka ta przednia, za 450, więc uważam, że jest to naprawdę, miałem bardzo dużo, dużo szczęścia. I co? Pokażę Wam, co jest w środku. Naturalnie mamy instrukcję, nie będę Wam odwracał tej płyty, bo zaraz mi tutaj wszystko powylatuje. Instrukcja jest gruba, co bardzo lubię w grach RPG, jest kolorowa. Jest z bardzo fajnego, grubego, sztywnego papieru. Nie rozleci się za szybko. Ten papier jest naprawdę gruby, sztywny, więc nie będzie obawy. Bardzo lubię właśnie, jak instrukcje są kolorowe. W wersjach amerykańskich gier, czyli NTSC, najczęściej w 90% są one kolorowe. Co jest fajne, przyjemniej się to po prostu czyta. I są też z lepszego papieru, ale wiecie. Grę się kupuje dla gry, a nie dla instrukcji. Ja jestem dziwny. Jeszcze nie wyciągnąłem zabezpieczenia, które było włożone do transportu. Zrobię to teraz. Mamy tutaj dwie płyty. Na jednej jest gra. Jest to płyta 9,4 GB, czyli double layer. A na drugiej jest płyta DVD z pierwszym odcinkiem anime, które powstało na bazie tej gry. Nie oglądałem jeszcze tego anime. Jestem anime amaniakiem, a nie oglądałem jeszcze tego anime. Ale no co, cóż. Obejrzę tą pierwszą część, jeśli mi się spodoba, to będę kontynuował na jakimś sajcie z anime online już. Mam nadzieję, że będzie dobra, ponieważ gry są dobre. I jest to zdecydowanie teraz jedna z cenniejszych gier w mojej kolekcji. Naprawdę bardzo się cieszę. Odłożę ją. Tam, da, da, bam! White Arms 4. Tym razem wersja PAL. Za chwilę zobaczymy, czy ma kolorową okładkę. Nie jest aż tak rzadka, nie jest droga. Całkiem łatwo ją zdobyć, więc tutaj to nie jest problem. Trzyma wciąż swoją cenę. Teraz nie pamiętam już, ile za nią dałem, ale czy to było z 250, może mniej. Więc jak widać, wcale nie jest jakoś tak mega droga. W środku płyta, instrukcja. Zaraz zobaczymy instrukcję, czym nas zaskoczy. Serio, ja bardzo to lubię. Bardzo lubię instrukcję. Kurde, papier nie jest zbyt dobrej jakości. Jest bardzo cieniutki, taki bardzo giętki, ale instrukcja... Pa! Jest kolorowa. W końcu to jest 505 Games. Wydawnictwo, które... Gry wydane przez 505 Games Lab.
trzymają bardzo cenę. Są bardzo cenne, zawsze to były wydania wyższej jakości. Tylko że właśnie w tej chwili jest problem ich kupić, ponieważ wydawanie oni zawsze bardzo ubogie te serie produkcyjne. Zawsze produkowali mało gier. Nie wiem czemu. Wszystkie gry, które zostały przez nich wydane, były bardzo limitowane. A szkoda. Nie grałem w Wild Arms 4, więc wam nie powiem, o czym to jest. Wiem, że to jest kolejna część serii, którą bardzo lubię. Skoro już mówię o grach na PlayStation 2, za chwilę przejdę do PlayStation 1, to Shadow Hearts, część pierwsza. Jest to ostatnia część Shadow Hearts, która brakowała mi, żeby stworzyć pełną kolekcję Shadow Hearts, ponieważ mam już kołdelkę na PlayStation 1, mam Shadow Hearts na PlayStation 2 i mam Shadow Hearts New World na PlayStation 2. Ta jest najrzadsza i najdroższa, ale udało mi się ją znaleźć, udało mi się ją zdobyć. Teraz nawet nie pamiętam, ile za nią zapłaciłem, ale było to z 200 coś złotych. Więc tragedii nie ma, ale wydacie się na to znacznie więcej i będziecie tego znacznie dłużej szukać niż jakąkolwiek inną grę. Nawet kołdelkę zdecydowanie łatwiej znaleźć, aczkolwiek tą kołdelkę, którą ja mam, pokazywałem wam w jakimś innym odcinku. Udało mi się znaleźć bardzo limitowaną wersję specjalną z dodatkową ścieżką dźwiękową na mini CD, więc też pokazywałem to w odcinku z moich perełek. Co tu mamy? Możemy coś wygrać od Midwaya. Wystarczy wypełnić i wysłać. Ciekawe, czy by mi się udało. Mój wiek. Nie powiem wam. Gdzie kupiłem tą grę? Na Allegro. Nie ma możliwości zaznaczenia Allegro. Szkoda. Nie kupiłem jej na Allegro. Kupiłem ją od jednego gościa, który mi załatwia i sprowadza bardzo rzadkie gry. Nie wiem, czy wszystkie wydania te w Shadow Hearts 1 mają ten dodatek, o którym wam zaraz powiem, aczkolwiek moja ma, więc już wam pokazuję. Po pierwsze instrukcja, tak? Bardzo chciniutka, papier bardzo niskiej jakości i jak to w większości gier, PAL jest czarno-biała. Więc nie będę tutaj dłużej o niej psioczył. Aczkolwiek drugi właśnie ten dodatek, który ma ta gra, jest to poradnik taktyczny. Jest on bardzo cieniutki, normalnie kilka stron, mogłbym policzyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 stron. Ale papier jest całkiem dobry, jest lakierowany i jest kolorowa. Więc no nie jest źle. Czy warto to czytać? Mi się nie wydaje, żeby ta gra była tak skomplikowana, żeby trzeba było to czytać. Ja ją ukończyłem kiedyś grając na emulatorze ze ściągniętego ISO. Nie jest jakoś specjalnie trudna, naprawdę. Każdy wie, już opowiadałem o tym przy okazji właśnie kołdelki, jak bardzo lubię tą grę. Tak naprawdę dotychczas grałem tylko właśnie w kołdelkę i w pierwszą część na emulatorze. Teraz będę miał szansę pograć na prawdziwej konsoli, więc zrobię to, kiedy zdecydowanie najpierw przejdę Personę 3. Shadow Hearts jest to gra RPG na około tak 40 godzin, tak? Persona 3 jest na 150 godzin, więc jeszcze mi to trochę zejdzie. O, i właśnie. Nie będziecie musieli się jakoś męczyć, żeby zdobyć tą grę, aczkolwiek trzyma ona swoją cenę około 200 zł. Możecie zapłacić mniej lub więcej, zależy jaki to jest egzemplarz. Ja mam praktycznie nówkę, wszystko jest w idealnym stanie, instrukcja w zero kurzu, płyta idealna, zero rys. Wild Arms 1, wcześniej miałem ją na PSN-ie, ukończyłem ją co najmniej raz na Wicie, na PlayStation 3 też troszeczkę grałem. Ale teraz mam już prawdziwą rzecz. Wiecie, że bardzo lubię w ten sposób zbierać. Wcześniej na przykład na PSN-ie miałem Xenogears, Chrono Cross, a teraz mam już wersję tych gier prawdziwe, na prawdziwych płytach. Płyta naturalnie jest jedna. No, ma tutaj jedną małą ryskę, ale ciężko ją zobaczyć. Zresztą wy też tego nie zobaczycie, ponieważ mam dosyć gównianą kamerę. Bez ogródek tutaj będę strzelał. Bardzo gruba instrukcja, naturalnie czarno-biała, reklama kart pamięci, pamiętacie, kiedyś w grach się wkładało reklamy, często robiły firmy, wkładały takie swoje broszurki, jak kupowaliśmy na przykład Metal Gear Solid, to dostawaliśmy broszurkę z innymi produktami Konami, praktycznie żadnych obrazków, czyli będę musiał czytać.
Jeśli ktoś nie umie, to na pewno nie dla niego. Pierwsza część gry, według mnie, ona się pojawiła wcześniej niż Final Fantasy VII, z tego co pamiętam. Łączy w sobie bardzo fajną grafikę 2D i niezbyt udaną 3D. Walki są w 3D i postacie wyglądają tak źle jak Final Fantasy VII. No może nie aż tak źle. Gra bardzo fajna, bardzo ciekawa. Bardzo ten fajny jest klimat takiego dzikiego z zachodu, jednocześnie połączonego z takim japońskim, kurczę, klimatem. Przyjemnie się w to gra. Fabularnie mamy trzy postaci. Gramy najpierw jedną, potem drugą, potem trzecią. One się w pewnym momencie wszystkie spotykają i od tego punktu gramy wszystkimi trzema naraz, więc jest to bardzo fajnie zrobione. W remake'u jest to nieco inaczej, ponieważ w remake'u mamy ogólnie znacznie więcej postaci. I przejdziemy od razu do Wild Arms 2. Nie jestem pewien, czy ta gra wyszła w PAL-u. Raczej wyszła, aczkolwiek ja mam wersję NTSC. Była po prostu tańsza do zdobycia. 220. Teraz naprawdę nie pamiętam. Mogłbym to sprawdzić, ale nie będę już tego w filmiku, wiecie, przeciągał. Gra jest na dwóch płytach. Ogólnie podobają mi się bardziej amerykańskie pudełka dwupłytowe. Są one jakby takie wytrzymalsze. Przynajmniej z tych, które ja spotykam. Jak się kupuje amerykańską właśnie, to jest ona znacznie cięższa. To pudełko jest znacznie cięższe i zawsze jest w idealnym praktycznie stanie. Podczas gdy jak się kupuje jakąś europejską grę PlayStation 1 na wielu płytach, to najczęściej to pudełko się rozpada całkowicie. Druga płyta, wyciągnąłem instrukcję. Jest ona bardzo gruba, na takim dosyć fajnym papierze, lakierowanym, dosyć sztywnym. Widzicie, jest kolorowa. To jest właśnie przykre. Czemu Europejczycy zawsze dostawali gorszy deal? Teraz już nie ma znaczenia, teraz wersje pudełkowe, jak się kupuje na PlayStation 4, to i tak w środku, jeśli mają jakąś jedną pojedynczą karteczkę papieru, to jest dobrze. Według mnie Wild Arms 2 nie jest aż tak dobry jak część pierwsza, aczkolwiek jest to gra znacznie, znacznie większa, ładniejsza i nawet brzmi lepiej, słuchajcie. Chociaż fabularnie nie jest to zdecydowanie to samo. Postaci są tak jakoś mniej ciekawe, ten świat może jest większy, ale jest taki bardziej pusty. Mimo wszystko uważam, że jest to dobra gra. Naprawdę bardzo opłaca się w nią pograć. Ja lubię zawsze takie miksy tych stylów, połączony właśnie Dziki Zachód z tą stylistyką japońską, to jest naprawdę fajna mieszanka. I jakbyście teraz oglądali mnie od dłuższego czasu, to wychodzi na to, że brakuje mi tylko jednej części Wild Arms, żeby skolekcjonować wszystkie gry z tej serii. Nie licząc fatalnego XF, nie będę tego gówna kupował na PSP. Mam to na PSN-ie. Nie kupujcie tego, nie grajcie w to. Szkoda pieniędzy, naprawdę. Krab zrobiony przez jakąś inną firmę. Nawet nie jest to gra standardowa JRPG, tak jak te tutaj. Jest to naprawdę kiepska gra taktyczna. W każdym razie brakuje mi tylko piątej części i to jest w sumie tylko i aż, ponieważ jest ona jeszcze rzadsza od Wild Arms Altered Code F i jeszcze droższa. Jest praktycznie niespotykana. Jeśli już chcecie ją zdobyć, to w wersji amerykańskiej NTSC. W PAL-u praktycznie jej nie zdobędziecie, a jak zdobędziecie, to 600 w górę bez problemu to pójdzie. I moja ostatnia gra na PlayStation 1, Alundra. Alundra jest to action RPG bazujący na Zeldzie. Nawet ten nasz protagonista, nie wiem czy zobaczycie tutaj na mojej gównianej kamerce, jest to taki gościu podobny do Linka. Elf bardzo podobny do Linka. Gra naprawdę ostro bazuje na Zeldzie Link to the Past na Super Nintendo. Aczkolwiek jako iż jest to gra na PlayStation 1, jest to znacznie ładniejsza gra z według mnie lepszą muzyką. Ogólnie Alundra, powiem wam, jak grałem kiedyś na piracie, na emulatorze, bardzo mi się podobała. Jak grałem w A Link to the Past, to właśnie grałem najpierw w Alundrę, a potem A Link to the Past i już ta gra tak do mnie nie przemawiała, ponieważ Alundra jest naprawdę tak dobra. Druga część, pamiętam, że jakoś mnie nie wciągnęła i przestałem po kilku godzinach, ale pierwsza część jest naprawdę kozacka. Nie wiem, czy to jest mapa świata, czy mapa pierwszego naszego takiego... Nie, to jest chyba mapa pierwszego naszego miasta i mamy tutaj poznane sklepy z osobami, jakie znajdziemy tutaj. W takim bardzo fajnym stylu, fajna jest czcionka, tylko można by ładniej zrobić jakąś tą mapę, na przykład ją przypalić tam po bokach, nieważne. A mapa świata nie jest niestety kompletna.
jest to tylko obszar wokół naszego głównego miasta i jest po drugiej stronie. W każdym razie ja takie dodatki lubię jak najbardziej do gier, jeśli ktoś wkłada. To jest to mile spotykane, że tak powiem. Nie wiem, czemu mamy tutaj dwie książeczki. Pierwsza z nich, co to jest, co to jest? Adventures of Alundra. Nie, jest to chyba właśnie taka zwykła książeczka, którą mamy typowo w każdej grze. Jest to naturalnie czarno-biała. I mamy tutaj coś po francusku, czego nie rozumiem, ale jest to do wypełnienia. Jak gry w palu często mają właśnie w wielu językach te swoje książeczki. A co to jest? Właśnie jest jeszcze kolejna. Już jest kolorowa. Aha, oficjalne taki zminiaturyzowany poradnik strategiczny. I on już jest kolorowy, słuchajcie. Jest tu opisane, co, jak, gdzie iść, co, gdzie znajdziemy. Dlatego właśnie bardzo lubię, kurczę, gry fizyczne, nie? Jak się grało na emulatorze, to się nie miało takiej możliwości. Grę kupiłem na fanpage'u. Jest to fanpage, strona facebookowa. Idealna, bez żadnej ryski. Strona facebookowa PSX, łamane na PS1Gaming.pl i tam jest, można wystawiać aukcje, pisać, co chciałoby się kupić i wtedy ludzie nam piszą, za ile to sprzedadzą. I tam kupiłem od Mikołaja Budy. Przepraszam, jeśli teraz zapomniałem imienia i nazwiska, kręcę to wcześniej rano, nie wypiłem jeszcze kawy, naprawdę nie chciałbym cię urazić, stary, ale kupiłem to właśnie Michał Mikołaj Buda. Załatwił tą grę bez problemu, 200, czyli o 20-30 zł mniej niż kosztuje wersja często niekompletna na Allegro. I to by było w sumie tyle tych moich perełek, aczkolwiek jeśli macie jeszcze chwilę czasu, to pokażę wam coś takiego. Dragon Crown na PlayStation 3 w folii. I czemu wam to pokazuję? Wcześniej miałem tą grę tylko na Vita. Wersja na PlayStation 3, gdy chciałem ją kupić na PlayStation 3, słuchajcie, została wycofana ze sprzedaży w Europie całkowicie i na PSN, i ze sklepów. Przez kilka miesięcy szukałem Allegro, wszystkie sklepy, Lombardy, kurde, jakieś takie sieciówki wyłącznie z grami i nikt nie miał żadnej kopii Dragon's Crowna. W końcu udało mi się ją zdobyć, zapłaciłem za nią prawie... No, nie chcę teraz przesadzać, nie chcę zaniżać, ale 180 zł musiałem jakoś dać. Mówka w folii, ale naprawdę grę tą teraz cholernie ciężko dostać. I to jest szkoda, ponieważ jest to naprawdę dobra gra. Wcześniej miałem ją na Vicie. Teraz mam ją na PlayStation 3 po to, żeby móc pograć sobie ze znajomymi w koopie, ponieważ jest to beat'em up połączony z RPG-iem. W takim oldschoolowym stylu możemy grać. Uwielbiam wyciągać z folii te gry na PlayStation 3. Nigdy nie wiem, gdzie pociągnąć. Dobra, poszło. Można grać w koopie do 4 osób jednocześnie przy jednej konsoli w wersji na PlayStation 3. Gra jest naprawdę dobra. Jest to oczywiście gra Atlusa. Dobra, przestanę wam szeleścić i mówię dalej. Jest to gra Atlusa, więc mamy tu coś więcej niż płytę w pudełku. Jest to instrukcja. Atlus dosyć długo dba o swoich tych klientów i nawet na PlayStation 3, gdzie już rzadko się wkładało te instrukcje, on wkładał. Nawet wersja na Vita ma jakieś tam karteczki papieru, co jest rzadkie, gdy się kupuje grę na Vita. Najczęściej jest tylko cartridge i tyle. Oczywiście jest czarno-biała, nie wiem, a amerykańska chyba też by była czarno-biała. I teraz bez żadnego opowiadania dalszego pokażę wam wersje amerykańskie. Okami. Firma Clover, która teraz nazywa się Platinum. Może nie widzieliście nigdy wersji amerykańskiej, dlatego wam pokażę, czym ona się różni od europejskiej. Nie wiem, bo wersji europejskiej nie mam. Kupiłem tą grę od razu na PlayStation 3. I czekałem właśnie, aż sobie kupię wersję amerykańską. Nie chciałem kupować nawet wersji europejskiej, ponieważ jest ona dosyć upośledzona. Przy wersji amerykańskiej chodzi znacznie mniej płynnie i wygląda nieco gorzej. Niestety, no, wersja amerykańska ma, mimo że bardzo grubą, bardzo grubą, z bardzo fajnego papieru, to niestety czarno-białą instrukcję. Szkoda, szkoda bardzo. Świetna gra, będę musiał ją wcześniej czy później zrecenzować.
A chciałem ją po prostu dodać do swojej kolekcji. Nie jest droga, za wersję amerykańską zapłacicie 80 zł. Ja za to dałem 80 zł, wierzcie lub nie. Razem z przesyłką, tak? Bo robiłem większą paczkę i nawet mi nie wliczyli przesyłki. Nie wiem, ile kosztuje wersja europejska. Naprawdę nie wiem. I wersja amerykańska... Resident Evil 4. Jestem takim fanatykiem tą gry, że mam ją chyba na każdą platformę. Mam ją na PC-ta dwa razy. Mam ją na PlayStation 3, mam ją na PlayStation 4. Brakuje mi... I mam wersję na Wii. Brakuje mi GameCube'owej. Mogliby też na Vita zrobić port. Sprawdźmy książeczkę. Widzę, że jest bardzo gruba i z bardzo fajnego, sztywnego papieru. Ale jest czarno-biała. Dobra, nie będę wam dalej zabierał czasu. Głównie to chciałem się pochwalić tym Wild Arms 4 i Wild Arms Code Altered Code F, ponieważ jest to naprawdę rarytasek. Jak i te gry na PlayStation 1 też teraz nie są wcale w takie łatwe do zdobycia. W każdym razie to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.